Przed tym spotkaniem zostaliśmy poproszeni o to, żeby opowiedzieć trochę o pieniądzach, o kasie. Tak, no bo każdy z nas chciałby mieć trochę więcej niż ma. Na naszych spotkaniach w Częstochowie padają takie pytania: Olek, Andrzej, ale słuchaj, gdzie jest haczyk? Gdzie jest haczyk? Przecież wy za te spotkania nie bierzecie żadnych pieniędzy, tak? Wy z własnej kieszeni kładziecie pieniądze po to, żeby kupić ciasteczka i herbatę. Organizujecie to wszystko, wynajmujecie, przychodzicie godzinę wcześniej, żeby to wszystko się stało, tak? Żeby ci ludzie, którzy przyjdą, mieli komfort słuchania. Nie siedzimy w pracy w tym czasie, nie szukamy kogoś źródeł dochodu, bo będziemy świetnie spędzać czas, to jesteśmy nam bardzo pomogli i nas bardzo cieszy. Skąd się bierze kasa w naszym życiu, tak? I pytanie w jaki sposób ona się materializuje. Ja powiem tak, filmy sprzed roku, bo my rok temu zaczęliśmy te filmy nagrywać i filmy, które są w tej chwili publikowane na YouTubie, to zobaczycie różnicę i w naszym wyglądzie, i w sposobie mówienia. Przez ten rok zadziało się bardzo dużo. I teraz haczyk polega na tym, że my po prostu używamy tresury Matrixa. My używamy tego, o czym mówimy. Robiąc to za darmo, mamy z tym kontakt co tydzień. Dzięki czemu my utrwalamy sobie informacje o tym, o czym mówimy. Tresura Matrixa została mi niekonkretnie dostarczona po to, żebym ja mógł się uporać z moim własnym poczuciem, że jestem absolutnie beznadziejnym przypadkiem, jeśli chodzi o materializację jakiegokolwiek dowodu. Dlatego, że ja na ten syndrom choruję, to pamiętam. Ja byłem na wychowywanej rodzinie, która mówiła mi, że pieniądze to zło. Albo że mają dużo złodziei. Potem próbowałem coś takiego myślenia. Ale będzie działał tak, jak powiedziałem. Jestem bogaty, nie mam na chwałę. Nie mam, żeby też tym, tamtym, to bym chciał, ja chcę dawać, nie mam. A ja mam, o, zarobiłem coś. No tak to się działo, dokładnie tak to było. Olek zarabiał pieniądze, ale natychmiast się ich pozbywał, ponieważ jego intencją było to, że chciał mieć pieniądze. I on je miał przez moment. Potem uważałem, że no co, żeby teraz nie ma kołaczy, więc miałem coraz więcej pracy. Miałem też coraz więcej kołaczy. Miałem się nie wiedzieć. Słuchajcie, ale cały czas, pomimo wielkiej ilości kołaczy i wielkiej ilości pracy, nie było szczęścia, nie było miłości. Nie było tej emocji, która jest podstawą życia każdego z nas. Nie było miłości do konsumenta zarobkowania. No weź się pozwólmy przyznać. Moim celem jest być zadowolonym konsumentem życia, które sam produkuje. I nikt mi nie dostarczy lepiej ode mnie, bo tylko ja wiem, jak on powinien wyglądać. To się dotyczy również tej energii. Bardzo interesujące. Portfel, bardzo ciekawy wątek, który opowiedział. Słuchajcie, mamy kilka sposobów na to, żeby zobaczyć, w którym momencie naszej drogi jesteśmy. One zostały sprawdzone, działają bardzo dobrze. Pierwszym ze sposobów jest rozejrzenie się po własnym domu, na przykład. Po swojej fizyce. Nasz dom. Po własnym domu. Po własnym domu. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda nasza kuchnia, nasza łazienka, to, gdzie śpimy, w jaki sposób to robimy, jak wygląda miejsce, w którym najczęściej spędzamy czas w domu. W momencie, kiedy się rozejrzymy po naszym obszarze najbliższym, będziemy wiedzieli, jak wygląda fizyka naszego umysłu i w którym momencie naszego życia jesteśmy i tak naprawdę, co nam pręży, a czego chcemy i kim tak naprawdę jesteśmy w tej chwili. Ale uwaga, przykład trochę mniej skomplikowany. W momencie, kiedy ja z Olegiem zacząłem pracować, on właśnie mówił mi, że no trudno, jest ciężko, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Mówię, słuchaj, pokaż mi swój portfel. On wyjął ten portfel, bardzo poobdzierany, stary, skórzany portfel. Co tam było w tym portfelu? Wszystko oprócz pieniędzy, dokładnie tak. Portfel nie miał za czasu, bo się umywał. Poza tym, ja, co jest ważne, ja cały czas uważałem, że ja nie powinienem się wykupować nowego portfela, bo mnie nie stać. Pod
drugie, tam były stare zdjęcia, świstki, Amiga, rozrania do opłaty. Były stare wizytówki, ludzi, których nawet nie pamiętałem. I jakieś żółte karteczki, na których wszystko zdano by blanko, ale zauważyłem, że tam są jakieś ważne notatki, więc chciałem się tam. Wow, to był szczęście, że ja miałem to, co chciałem, bo ja chciałem się wypoczyć. No tak, ja pamiętam ten dzień, to była kolumbryna, no mniej więcej tej wielkości, grubości, tak. I on ledwo ją wyciągnął z kieszeni, tak. Słuchajcie, zróbmy w naszych portfelach miejsce na nową energię. Spróbujmy zaprosić ją tam. Zobaczcie, co się wtedy stanie. Wyrzućcie z portfela wszystko, co tam jest niepotrzebne. Zróbcie miejsce na tą energię, o którą prosicie. Pytanie, dlaczego tam się chłopkują takie sprawy? Dlaczego my tam na was namulamy tego iłu parykowego dziwne? Tak, co się dzieje? Czemu tam to leży? No bo gdzieś musi. To jest tam pełno. Mamy wizytówki, a natomiast pieniądze tam również są. Bardzo dobrze. Bo być może w naszym swoim świecie, na przykład, w świecie w takich czy innych ludzi, to w ogóle nie będzie. Pytanie nie jest, czy my tam mamy kupę śmiecia, tylko czy my na naszym poczuciu mamy kupę śmiecia. To był jeden z przykładów, portfel, bo są ludzie, którzy nie mają problemu z pieniędzmi i te pieniądze do nich płyną z każdej strony, oni mają ich full. Ale ja spotykam takich ludzi na spotkaniach indywidualnych i oni mają problemy w zupełnie w innych obszarach. Moja partnerka w ogóle nie ma portfela i nie miała problemu z pieniędzmi. Tacy ludzie też istnieją, jest tyle światów, ilu ludzi. Każdy z nas ma swój świat, swoje emocje. Nosi je tam, gdzie akurat chce. Najczęściej w moim portfelu stoi. No właśnie, słuchajcie, Olek zmienił portfel. Teraz nie jest grubszy, jest szeroki. I okazuje się, że rzeczywiście zaczęły w nim pojawiać się zupełnie inne emocje. Tak. Tak. Skąd brać pieniądze? Tak, no padło takie pytanie. Pogadajmy o kasie. Jak zrobić, żeby było lepiej? To nie jest coś, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy emocji, a jak ona zostanie nam dostarczona? Ona nam zostanie dostarczona najkrótszą drogą w danej fizyce. Jeżeli żyjemy w świecie, które pieniądze są do tego potrzebne, one też nam zostaną dostarczone. My tylko musimy wiedzieć, co chcemy przeżyć. Czyli tak naprawdę droga zawsze wiedzie przez nas samych. Jeżeli naprawdę chcemy przeżyć emocje, której pragniemy, musimy dotrzeć do swojego serca i zapytać się go, a czego tak naprawdę my chcemy. Jeżeli chodzi o emocje, mogę przytoczyć pewien przykład, który przytaczam bardzo często. Mianowicie rozmawiałem kiedyś z moim przyjacielem na temat tego, czego on by chciał, tak? Ale weszliśmy już na poziom emocji. To już nie były sprawy materialne, tylko emocjonalne. I ten mój przyjaciel powiedział mi: słuchaj, Andrzej, no ja chciałbym przeżyć takie uczucie, które towarzyszy piłkarzowi, który stoi na boisku i trzyma w górze puchar zdobywców pucharów, a obok niego stoi jego drużyna i też wymachują wszystkim, co jest pod ręką i wszyscy się cieszą i ja tam stoję i jestem dumny z tego, że myśmy tyle potu wylali na tych boiskach i zdobyliśmy w końcu ten puchar i takiej właśnie emocji chcę zaznać. I wiesz co, Andrzej, ja nie wierzę w to, że ja zdobędę ten puchar, bo ja już jestem za stary i no nie nauczę się tak grać w piłkę, żeby tam stać. Więc mnie nagle oświeciło i mówię: słuchaj, dobrze, ale czy ty uważasz, że podobnej emocji, albo nawet takiej samej emocji nie da się uzyskać w inny sposób? Każdą emocję można uzyskać na setki sposobów. Jeżeli my energii sprawczej powiemy, jak mamy przeżyć daną emocję, to wtedy czas uzyskania, tak jak ty zapytałeś, wydłuża się do czasu bardzo mocno. Warunków, których jest możliwa materializacja takiego stanu. Tak jak my chcemy. Za 3 życia. Dlatego w momencie, tak. No i wtedy trzeba reinkarnować i tak dalej. No tam. Jak za 3 lata zostaniesz piłkarzem, czy za 3 lata będzie 10 piłką? No to jest, pragnę tego człowieka, chcę się z nim przespać. Nie ma sprawy.
sprawę. Za 30 lat on jest w naszym łóżku, tylko my mamy już po 80 lat. A ta osoba ma... Dlatego... Dzieci mówią, tak. Ależ mi wstyd za ciebie. Słuchajcie, więc wracając do tych pieniędzy, tak? Po co one nam są potrzebne? No one są nośnikiem energii, która jest potrzebna do tego, żeby sobie coś kupić. No ktoś powie, no dobrze, no ale za coś trzeba żyć, tak? Za coś trzeba kupić chleb. Za coś trzeba ubrać dzieci. Jakie to są emocje? Wysyłamy cały czas informacje do energii sprawczej, że musimy codziennie walczyć o przetrwanie. I my codziennie walczymy o przetrwanie. Energia sprawcza nie ocenia, czy to jest dobre, czy złe. Ona odczytuje nasze emocje i daje nam dokładnie to. Ale kółko, zrób to, tu gadacie, gadacie, gadacie. Tak. My naprawdę, powtarzam to zupełnie, ma jaka prosta. Nie wyszlibyśmy przed to szacowne kręgi, gdybyśmy najpierw na własnej skórze nie przegarbowali temat. Ja jestem sceptykiem do minus 48 milionów kwadratów. Naprawdę. Ja jestem człowiekiem, uważam się, że czeka mikrowiary wręcz tam. Nawet w moim życiu słowo wiara było czymś, co wywołało by mnie wysypkę po głowie śluzowej żołądka. No, natychmiastową zresztą. Mylono to żonami. Natomiast żeby przeżyć to naprawdę, ja musiałem tylko jedną rzecz zrobić. Że po pierwsze jest tak, jak myślisz, że jest. Wracamy znowu maniakalnie do tego samego tematu. Ja musiałem się skonfrontować z faktem, że to, że ja nie potrafię skorzystać z tego narzędzia, jest moją decyzją. Po drugie, nikomu nie robię przysługi, bo jeżeli dam się komuś wykorzystać, to też jest moja decyzja. Więc nikomu nie robię przysługi faktem, że otwieram się na metodologię. Po trzecie, jeżeli się na jakąś metodologię otwieram, to jest, jeżeli się spontanicznie otwieram, to oznacza, że chociaż ona jeszcze dziś nie działa, to już jest jakiś sygnał. Oznacza to, że moja otwartość jest też niewymuszona otwartość, albo przynajmniej pragnienie otwartości jest też jakimś sygnałem. Było o proszeniu o pomoc. Ktoś powie, ale kogo? Ja się coś tak nie upokorzę. Ja nie potrzebuję tutaj, jak mi potrzebował, ale to co? To kto? Od kogoś, ja nie chcę od nikogo się uzależnić. A jeżeli ja dostanę pomoc, to kiedy ten ktoś przyjdzie z fakturą? A może nie będziemy stać na spłacenie odsetek? Są takie figury myślowe, ludzie żyją, tak ja tak żyję. Pytanie brzmi, kogo prosimy o pomoc. Jeżeli taka intencja pojawi się w naszej świadomości, to biorąc pod uwagę mechanizm, w jakim my postrzegamy świat, gdzie to myśli są inspiracją dla energii sprawczej do świata, który jest nam dostarczany, wysyłając intencję pomocy, energia sprawcza dostarcza nam dokładnie to, czego chcemy, czyli pomoc. I o tym już mówiłem, ta pomoc może zostać dostarczana w różny sposób. Ważne jest to, żeby uwierzyć, że my sami sobie tą pomoc darujemy. Że to my sami kreujemy drogę, którą chcemy iść. Kto powiedz z Was znajdzie się w ciągu najbliższego okresu w stanie desperacji? I naprawdę nie wnikam, kto się nie znajdzie. Nie próbujemy w żaden sposób nikogo naciągać na zwierzenia. To, że my jesteśmy ekstremistami, jest nasze znaczy, że chcecie nim być. Więc naprawdę zachowacie właśnie, kiedy to się stanie, lub powiedzcie nam o tym, jeżeli chcecie. Natomiast, jeśli będzie taki moment, spróbujcie pomóc zrobić jedną rzecz. Stańcie sobie spokojnie przed przestrzenią życia, przed sami tymi samami, przed przestrzenią życia i powiedzcie pustkę. Cichą, absolutnie nawet krztynę nadziei. Proszę o pomoc, mam prosić. Chcę to zrobić. I zaczekajcie, co się stanie. Dwie herbaty na obłocie nie wykończę, a czekamy na efekt. Nie wiem, bardzo dużo liczyć, jestem po prostu ciekawi. Jesteśmy ciekawi. Dlatego, że my wiemy na razie póki co, jak to zadziałało tak u nas dwóch i u tych ludzi, którzy przyszli do nas. Czy ja przykład nie coś jest bez kasy po tej pomocy finansowej, tylko ogólnie pomoc. To jest tak, że jeżeli ja na przykład prosiłem o pomoc, to jest te pieniędzy. To był sygnał, że potrzebuję pieniędzy, jak one były skończone. Ale moja sytuacja się nie zmieniała. Ja bym dalej biedny.
Ja ilekolwiek bym nie otrzymał, ja tego samo musiałem wydać. Trzeba ogólnie prosić o pomoc. Tak, ponieważ eksperyment polega na tym, że można zrobić to raz. Albo być mądrzejszym w przestrzeni, albo uznać, że ona nas czyta i że jesteśmy wystarczająco otwarci. I eksperyment ten jeden konkretnie polega na tym, bo wszyscy jest wiele i nie mówimy, można to płacić. Spróbujcie po prostu powiedzieć tak. Ja proszę o pomoc. I ufam, że dostanie mi wystarczona taka jak. Przez kogo? No nie mówimy, że przez kogokolwiek. W waszym świecie to się materializuje na wasz unikalny sposób. To może być Jezus, Buddha, ten lub inny Buddha. To mogą być Boga niespowiedzmy, to mogą być Duchy Ziemi. W zależności od tego, kto co kocha. My na przykład wierzymy w kamień. Ja wierzę w ten sam kamień, co mam. No powiem pewną historię, tak? Dlaczego tak istotna jest wiara w tym wszystkim, ponieważ ty pytasz, jak poprosić o pieniądze, a przede wszystkim no, należałoby uwierzyć w siebie, tak? Uwierzyć w to, że jesteś godna tego, żeby mieć więcej pieniędzy, że one ci się należą, że jesteś wystarczająco wyjątkowa dla samej siebie, żeby sobie je podarować. No i zaraz, to ja już to słyszałam. Owszem, to jest wszystko powiedziane już kiedyś. Elementem jedynym jest przyznanie sobie po prostu prawa, by to rzeczywiście odczuć na własnym doświadczeniu. Historia o kamieniu. Opowiem wam, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, ciekawe, tak, słucham. Ale odnośnie tego posiadania kamienia, czy to wiąże się ze spokojem? No też. Ale tutaj jakby ten spokój, jakby pieniądze i komfort i... Ale mnóstwo innych rzeczy również daje spokój. A. Może być tak, że jeżeli będziesz spokojniejszy, będzie ci łatwiej zyskać pieniądze. Ale stanie się tak przede wszystkim, jeśli tak, jeżeli zauważysz, że tak jest. Bo możesz, bo istnieją sposoby poszukiwania spokoju, które według pewnych ideologii wyruszają finansowe, bo będę spokojny, jak nie będę się zajmował, bo nie będzie ich męczyć. I ta osoba dostaje kawał szmaty na ziemi, gdzieś w Indiach i codziennie to ogląda sobie wieżu, na przykład od filmów. Ona nie ma pieniędzy, ona nie widzi, że nie styka. Nie jest spokojna. Tylko pytanie, czy wszyscy chcemy być ascetami na Rangesu. W pewnym momencie jest możliwe, że żeby dojechać do Rangesu, musisz kupić bawę. Ale również może się okazać, że szczęście w życiu niekoniecznie wiąże się z bogactwem. Może się okazać, że szczęście odnajdziemy zupełnie w innym obszarze, zupełnie z innymi ludźmi, niż w tej chwili się znajdujemy. To może się okazać, że ludzie, którzy mi chcą się obracać, nie obracają tym. Zresztą co to jest? Kawałek metalu, tak by się wydawało. Ale weźcie pieniądz do ręki i przyjrzyjcie się mu. Ile tam jest ciekawych rzeczy, detali, szczegółów. Czy ile razy przyglądaliście się monetom, ale nie w postaci takiej, że to jest pieniądz, za który można coś kupić, tylko jako element waszego życia w postaci, nie wiem, dzieła sztuki na przykład, który można podziwiać. Zobaczcie się na konto bankowe i zobaczcie sobie cyfry na waszym koncie. Co to za emocja? Mało. Zależy, że jest. Mało. Sygnał, mało. Mało. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mało. Czego najbardziej chcą kobiety? Więcej. Tak samo mężczyźni, można by powiedzieć. Słuchajcie, to jest taki przykład, który my tam kiedyś przytoczyliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o same pieniądze, że ich jest mało, jeżeli my wysyłamy taką intencję do energii sprawczej, że mamy mało pieniędzy, no to cóż? Ja miałem 200 tysięcy. Mamy mało pieniędzy. To było mało. Potem miałem 200 tysięcy debetów. I to było dużo. To jest wiara. Inwestujemy w wiarę w to. I dlatego to ma siłę. Słuchajcie, dwie herbaty. Dlaczego dwie herbaty? Jak można się nauczyć tego, czego tak naprawdę chcemy, albo jak rozpoznać emocje, którą pragniemy? Była taka historia, w której zaczęliśmy mówić o nadmiarze, tak? Przerwa? Nie, 20 minut. Chcecie przerwę? Nie. Jedziemy dalej, tak? Bo my tak możemy całą noc, słuchajcie. Dajcie flaszkę. Mamy 20 minut jeszcze według czasu antenowego. Więc okej, rozciągamy czas.
Ale jesteśmy też jeszcze jutro o 12. Olek kiedyś mnie zapytał, mówi, dobrze Andrzej, słuchaj, ja bym chciał nadmiaru, ale nie wiem, jak on wygląda. Nigdy nie doświadczyłem nadmiaru, nie wiem, jak się go nauczyć, nie wiem, co to jest nadmiar, bo ty mi mówisz o nadmiarze, że lepiej by mi się było, gdybym zażyczył sobie od energii sprawczej nadmiar, ale ja nie wiem, jak wygląda nadmiar. Jedna z pierwszych nauk, które są w matrice, które otrzymałem, była: to, czego chcesz, to minimum to, co dostaniesz. To, czego chcesz, to minimum to, co dostaniesz. A więc, gdzie to jest? To znaczy to, że ten deficyt, który mam, to jest minimum deficytu, którego sobie życzyłem. A no tak! Więc ja chcę nadmiar, co to jest? Moja energia nie wie, co to jest nadmiar, bo ona nie wie tego, ponieważ ja tego nie wiem. Ona nie jest ode mnie mądrzejsza. Ona jest dokładnie tak samo mądra jak ja. Więc jak jej dostarczyć tej informacji? Więc ja wtedy w przypływie jakiejś, nie wiem, oświecenia mówię, słuchaj Olek. Ponieważ powiedziałem, ile ja muszę zarobić jeszcze, żeby poczuć wreszcie ten nadmiar. No ile ja muszę jeszcze zarobić? Przecież ja mam już bywało, że nie było, a to z powrotem. Prędkością nuklearną wręcz. To ile jeszcze muszę zarobić, żeby zrobić ten nadmiar? Jeżeli chcemy poznać jakąś emocję, której nie znamy, spróbujmy zacząć od małych rzeczy, które są łatwe do uwierzenia. Tak uczymy nasz umysł tych nowych emocji, których do tej pory nie znaliśmy. Tak? No, wchodzimy do wody, żeby się nauczyć pływać. Słuchajcie, więc nadmiar. Co ja Olegowi poradziłem? Ja mówię, jeżeli nie wiesz, co to jest nadmiar, to rób sobie zawsze dwie herbaty. I słuchajcie, i on zaczął to robić. Autentycznie zaczął sobie robić dwie herbaty. Jedną wypijał, a drugą wylewał do zlewu. Ale dzięki temu poznał emocję zwaną nadmiarem. I taką też emocję zaczął wysyłać do energii sprawczej. Słuchajcie, ja wypiłem jedną z pragnienia, czuję, że jeszcze mi brakuje. Wypiłem połowę tej i już nie mogę, ale stwierdziłem, ale nagle inne wrażenia weszły, nie głód, nie pragnienie, nie pierwotne nasycenie wysyłające sygnał, mało mam, mało mam. Nagle było, no już mam dość, ale fajnie, jeszcze trochę tej. No nie mogę już tego pić, ale pachnie pięknie. Słuchaj, to jest kiedy otwieram konto i widzimy, że no, to jest nawet mam pojęcia, co dzisiaj sobie kupię. Ale jeszcze mam. To jest wspaniałe uczucie, kiedy rzeczywiście nie wiemy, ile mamy na koncie. I codziennie coś tam wchodzi. Ale nie uzyskalibyśmy takiego efektu, gdybyśmy nie nauczyli naszej energii sprawczej, co to jest nadmiar. Od małych kroczków. Od małych kroczków. Tak jak potrafimy. Tak jak potrafimy sobie wyobrazić. Bo nasze życie nie będzie mocniejsze i silniejsze od emocji, które sami jesteśmy w stanie wygenerować. Będzie tylko tak minimalnie takie, jak myślenie jest siebie wystarczająco szczerze. Bo może się okazać, że sami ze sobą nie jesteśmy szczerzy. Bo może się okazać, że pragniemy orgii, a żyjemy w ascenie. Albo odwrotnie. Bo nie jesteśmy kupieżcami orgii, że pojawia. Przynajmniej nie osobnie oficjalnie. I sygnał, który wysyłamy, powinien odbywać się, po którym chcę tego więcej, ale odbywać się w czasie, kiedy przeżywamy to, czego chcemy, dokładnie, naprawdę, szczerze z tym, że tego właśnie chcemy. Czyli jeżeli ja piję herbatę i wiem, że ją kocham, to ja wysyłam sygnał, ja pragnę więcej. A potem nagle być sygnał, nie, ja mam jej dość. Ja mam wystarczająco dużo w moim życiu herbaty. Wiecie, co wtedy będzie? Nie będzie wtedy to, że mi nagle zabrakło. Wtedy sygnał będzie odebrany pod tytułem, aha, on chce czuć tę obfitość. I on dostanie tę obfitość. Ja już nie będę więcej w stanie pragnąć herbaty, bo w chwili, że ja to pragnę, ja ją miał zawsze pod ręką. To się dzieje w sytuacji obecnej. Ja nie miałem pojęcia, za co ja tutaj przyjąłem. Dostatnio. Ja przyjechałem i odłożyłem sobie taką sumę, mówiłem, chyba mi nie wystarczy. Mówię, ale pomyślałem sobie, ja akceptuję ten stan, że nie będę miał drogi, bo tutaj przyjechał. Po chwili Andrzej mnie zabrał, podniósł mnie pod drzwi przed wyjazdem i słuchaj, mam dla ciebie tutaj pieniądze, bo przyszedłeś. Ja stawiam. Mały wyjazd.
No, ja do tej pory nie wydałem złotówki. Ale słuchajcie, no dokładnie tak to się dzieje. Spróbujmy nauczyć naszą przestrzeń tego, czego pragniemy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden element przekazu Olega odnośnie tych dwóch herbat. Ponieważ on pokazał, że wypił jedną herbatę, potem chciało mu się jeszcze pić, więc wziął tą drugą herbatę i już tak dużo się napił, że już nie mógł więcej, a tej herbaty mu jeszcze zostało. I co on wtedy zrobił? Zaczął ją wąchać, czyli doświadczać tych innych aspektów związanych z herbatą. Zaczął dostrzegać piękno w tym, co robił. Bo czym jest zapach? Jest również emocją na poziomie zmysłowym. Przekazem tego, o co nam chodzi. Zapach natychmiast. Jest wrażeniem, zapamiętywaniem najtrwale i najsilniej, najszybciej przywołującym najodleglejszy wspomnień. Wystarczy, że poczujemy coś, co czuliśmy kiedyś na 3 lata i nagle pamiętamy, co się stało kiedyś na 3 lata. I wtedy życie nam przyszło do głowy. To jest tak trwałe sygnał. Pierwotny. Tak samo działa dotyk. Tak samo działa kolor, tak samo działa dźwięk. Spróbujmy zauważać te aspekty w naszym życiu. To one dają przyjemność z doświadczania świata, takim, jakim my sobie go wykreowaliśmy. Tylko spróbujmy to zauważać. Podobnie jak zresztą co sygnały, które otrzymujecie na przykład tu na sali. Czy zasypiacie, czy macie dość, czy czujecie się źle z tym, że zasypiacie, bo was ciekawi to, ale jesteście zmęczeni. Czy generalnie uważacie, że to jest fajne, co mówimy, ale dosyć niemoralne? To przecież jeżeli mam jeszcze trochę herbaty, chociaż powinienem w pierwszej kolejności podzielić się z innymi. To jest dobry środek. Pytanie brzmi, dlaczego ja tego potrzebuję? To jest znów mój syndrom. Znaczy, że ja w pewnym sensie też przyspieszam na tym życia. Że myśmy mieli głównie po to, żeby się dzielić, do tego stopnia, że zawsze uważaliśmy, że wszystkiego jest tak mało i skończona ilość, że albo będę miał ja, albo będę mieć inny. Taki sygnał był wysyłany. Taką rzeczywistość dostawaliśmy. Mieliśmy dokładnie tyle, żeby na końcu zostało nam tyle. I kiedy to wypinaliśmy w kącie, to po prostu suszyło strasznie. Dostawaliśmy takie spojrzenie. Nie wolno. Nie wolno. W sytuacji zaczęliśmy wracać. Zaczęliśmy uważać, że w pierwszej kolejności wyjaśnię, czy mamy. Jak w czasie krawali samolotu. Maska najpierw sobie, potem dziecko. Bo jeżeli dziecko zginie, ja. No więc przez pierwsze parę miesięcy. Lat. Aż się nachylę. Po. I w pewnej chwili, no co, ja mam tego tyle, że ja tego w życiu nie obejmę. Okazuje się, że ciastka jest nieskończenie wiele. No to bierzcie i jedzcie z tego wszystko. I jedna była racja ludzi. Jacy dobrzy ludzie. Często ci sami, którzy wcześniej tego mieli. Teraz mówię, jacy dobrzy ludzie. Jeszcze się podzielą z innymi. A mówimy, a dlaczego nie? Przecież to wszystkim wystarczy. Słuchajcie, to jest największa tajemnica tego przekazu. To jest tajemnica wiary. Słuchajcie, możemy się śmiać lub nie, ale jesteśmy w stanie pomóc innym ludziom tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pokochamy siebie. Jeżeli my nie kochamy siebie, to jak możemy miłość dać komuś? To jest bzdura jakaś. Tak. My niestety przekazujemy innym taki schemat, jakim sami kultywujemy. Jeżeli uznajemy, że cierpienie jest niezbędne do tego, żeby nasze życie miało znaczenie, dostajemy więcej cierpienia. A cierpienie nas szykuje przede wszystkim na jedną ważną rzecz, na więcej cierpienia. Na tym polega wartość. Jeżeli my jesteśmy szczęśliwi, to w horyzoncie naszych zdarzeń znajdują się wyłącznie szczęśliwi ludzie, ponieważ nasza szczęśliwość nie akceptuje nieszczęśliwych ludzi. I co to znaczy, że to nie akceptuje nieszczęśliwych ludzi, jak byli ci jedni? Znowu? Nie, to chodzi o to, że ci ludzie, którzy byliby przy nas w każdym przypadku nieszczęśliwi, zostaną z tego życia eliminowani, przez co uchronieni przed nieszczęściem naszej ręki. A ci, którzy byliby możliwie uszczęśliwieni dzięki temu, że są w naszym horyzoncie zdarzeń, mogą być uszczęśliwieni, bo wiedzą, jak to zrobić, ponieważ biorą przykład z nas. Chyba, że będą się przed tym sprawy. No to wtedy to będzie temat, że... Ale to jest tak zwana wolna wola. Każdy z nas ma wolną wolę. Może wybrać.
Nikt nam tego nie zabierze wolnej woli. My możemy albo chcieć być nieszczęśliwi przez całe życie, albo chcieć być szczęśliwi przez całe życie. I ta decyzja należy do każdego z nas. Jesteśmy odpowiedzialni za jedynie. Na jednym z ostatnich spotkań opowiadałem o grze w szachy. Życie to tak naprawdę są partie szachów. Mamy zadania do wykonania i na podstawie tego, co wiemy, podejmujemy decyzję, w jaki sposób odpowiedzieć na ruch partnera do gry. Co się dzieje w momencie, kiedy ja zaczynam się interesować inną szachownicą albo innymi ludźmi, którzy grają obok mnie, bo tak to wygląda. Nasze życie jest punktem gdzieś tam na styku z innymi ludźmi, którzy też grają w szachy. Tak? W momencie, kiedy ja zaczynam się interesować innymi ludźmi albo martwić o to, czy on wygra, czy przegra, to ja w tym momencie przegrywam swoją własną partię szachów. Ponieważ informacja o przestrzeni jest taka, tego człowieka nie interesuje jego własny podwórko. On chce mieć taką sytuację, w której jego podwórko leży odłogiem, a on wciąż dostaje informację o życiu innych. W związku z tym jesteśmy coraz bardziej zazdrośni, zawiści, frustrowani, ewentualnie dumni, ponieważ próbujemy się odseparować od tego. Nie, to nie ja. Jestem ponad to. Ten cholerny złodziej. Jestem ponad te sytuacje, które on tutaj przeżywa. Co za no, zawisty, matko, błagam. Słuchajcie, wyobraźmy teraz sobie sytuację, w której każdy z nas jest zainteresowany tylko sobą, gra swoją partię i jest szczęśliwy. I w naszym horyzoncie zdarzeń znajdują się tylko tacy ludzie. To co, czemu osiągamy świat autystyków? Nie. Energii sprawczy jest bardzo łatwo realizować nasze marzenia. Znaczy, dajmy informację. Temu facetowi chodzi albo o usiłek, albo o jakąś inną i to dostaje. Tej kobiecie chodzi o to, że ona uwielbia postanawiać się lub nie wiedzieć, co nastąpi za chwilę, ale to jest jej własne podwórko. Więc proszę bardzo, oto tacy ludzie, a ten ją zaproszę. A z tym będzie szczęśliwa, bezpieczna. A ten nie wystarczy życia niebezpieczeństwa. Czy to jest dobre? Czy to jest dobre? Wszystko. Dlaczego? To jest moja szkodnika. Nareszcie. Więc słuchajcie, no zrobimy małe podsumowanie, tak? Bo my będziemy podsumowywać to, tak? Proszę. Co z kamieniem? Dobrze. Słuchajcie. Mam czas na kamień jeszcze? Na kamień, to jest jakieś 5 minut. Więc tak, znalazłem kamień, który jest wielkości połowy tego pomieszczenia. I ja sobie siadam na tym kamieniu i medytuję. I słuchajcie, w pewnym momencie nagle ja zacząłem rozmawiać z tym kamieniem i czuję, jak on mi zadaje pytanie, słuchaj, ale czego ty chcesz w tym życiu twoim? Jak ty chcesz to życie swoje przeprowadzić dalej? No więc ja zacząłem temu kamieniowi wymieniać, że to chcę, tak bym chciał, tak, śmak i tak dalej. A on mówi ten kamień, słuchaj, wiesz co, to wszystko już masz, to jest tylko kwestia czasu i twojej wiary. A ja taki sprytny mówię, zaraz, moment, kurczę, ale on pewnie coś za to chce, tak? Więc ja go pytam, tego kamienia. No, ja tyle chciałem, no to słuchajcie, no nie, musi być jakaś wymiana energii, więc ja go grzecznie zapytałem, słuchaj, jak mogę ci się odwdzięczyć, tak? 49. Nie, słuchajcie, ja dostałem taki przekaz od tego kamienia. Słuchaj, wierz we mnie, ponieważ tylko wtedy istnieję. Pytanie, z kim rozmawiałeś? Słuchajcie, wierz we mnie, ponieważ tylko wtedy istnieje. Nasza wiara determinuje to, co jest wokół nas. Pytanie, z kim rozmawiałeś, skoro otrzymał wszystko, co poprosił kamień. Natomiast teraz podsumowując to nasze wystąpienie, jeżeli chcemy zmieniać świat, zacznijmy od siebie. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Jeżeli możemy usunąć przez jakiś Dzięki. Może jeszcze
Częstochowie, zapraszamy. Zorzuca jest tylko. Zapraszamy, to blisko.